My jesteśmy, my kobiety polskie, przebodźcowane, przemęczone, wiecznie goniące, nie mające czasu napić się przysłowiowej herbaty. Gdzież my znajdziemy już siłę, to jej nie ma, ale czas na to, żeby przygotować godzinne spotkanie z tobą. My po prostu nie dajemy rady. Powiedz, Ewka, dobrze, jak to zrobić? 10 minut dziennie. Co? 10 minut? 15 minut dziennie trening. 20 minut dziennie. Ja nie każę ćwiczyć od razu całego programu. To może być 5 minut dziennie. Zróbmy coś dla siebie. Ja rozumiem, że jesteśmy przebodźcowane. Ja rozumiem, że i obowiązki, i junk food informacyjny, który do nas dociera każdego jednego dnia. Ten moment to jest moment dla ciebie. Spotkanie z tobą. Na macie. I ja wtedy słyszę za drzwiami: mami! Zaproś na trening. No, zapraszam. Ale słuchaj, naprawdę mam o, tyle... O, mało mi nie połamał ostatnio kręgosłupa. Gdyby nie to, Magda, że mam w swoim otoczeniu, w swojej grupie, wśród swoich odbiorców, matki Polki, które mają pięcioro dzieci, które mają ośmioro dzieci. Przysięgam. Ponoć po trzecim jest łatwiej. Ponoć jest łatwiej, bo one się zaczynają zajmować sobą nawzajem. Mam na to dowód, że jest to możliwe. Także gdyby nie to, to też nie miałabym prawa w ogóle w ten sposób tego komunikować, bo nie jestem mamą i nie wolno mi takich komunikatów zgłaszać. Natomiast mam na to niezbite dowody, więc okazuje się, że można. A ty sobie wyobrażasz, że tak ćwiczysz na tej macie i tam są te takie, te dzieci? Moje dzieci? Jeszcze nie. Jeszcze ale nie? Przyjdzie taki czas. Ale wteraz chciałby mieć dzieci? Oboje jesteśmy na to przygotowani, ale myślę, że jeszcze 2 lata. A, czyli masz to zaplanowane? Czy zaplanowane? No wiesz, 2 lata teraz mówię o studiach, więc może po drodze, a może po studiach. Więc ja mam czas. Mój wiek metaboliczny 12 lat.